Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ponownie maget. Witam Was, moi drodzy, w kolejnej recenzji nowego okrętu w grze, czyli niemieckiego okrętu specjalnego tieru 9. Niemiecki Pomern, czyli taki super tirpist, trochę gorszy kurfurst. No i zaraz sobie tutaj omówimy, czym ten okręt się charakteryzuje, czy warto go kupić, jak nim grać, żeby grało się w miarę sensownie. No i omówimy sobie parametry. Więc tak, zaczynając od kapitana. Tutaj mam kapitana specjalnego niemieckiego, który obskakuje u mnie w zasadzie wszystkie pancerniki. Jest przypisany do kurfursta, ale skaczam sobie na pomerna i na tirpica. Na odyna mam wilcór wiwalowy, także tam nie mam na sekundarkę, ale tutaj mam full sekundary. Jeżeli chodzi o kapitana, to tak to wygląda. Jeżeli chodzi o wyposażenie, wygląda to następująco. Czyli modyfikacja uzbrojenia głównego, bo torpedy wie, że będą padały no, tutaj dosyć często i tak. Kontrola uszkodzeń również, żeby zmniejszyć ilość pożarów, ale one i tak się pojawiają bardzo często. Zasięg sekundarki, kontrola uszkodzeń, żeby jak już się zapalimy, to palić się krócej, ale to niewiele pomaga. Kamuflaż, który też niewiele pomaga. Można się tutaj zastanowić nad wyborem tego ulepszenia, żeby po prostu mieć dłuższą naprawkę, dłuższą erkę, czy dłuższe przywracanie hapsa i dłuższe hydro. Także to też nie jest głupie. I na slocie ostatnim mamy reload głównej artylerii. Także tak wygląda okręt, jeżeli chodzi o przygotowanie. Tutaj widzicie, że nie mam pelotki. Nie mam również sprzętu eksploatacyjnego. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o sygnały. No i teraz parametry moi drodzy. Rozmieszczenie pancerza. Tutaj to jest niemiecki pancernik, więc teoretycznie pokłady będą grube i tak jest. 50 mm w części środkowej. Na, pod, w okolicy wierz 80 mm, tutaj mamy 50, 32 i tutaj jest ile? Pokazuj. To jest 32. Także. Typowy pancerz niemiecki. Sprawdźmy sobie tutaj, porównamy sobie z Dergroze, bo to jest 50, 80, 30, 50, 30, 30. To jest ten sam kadłub, co na właśnie dziewiątce drzewkowej. Ale moi drodzy, mamy tutaj pewną istotną różnicę. Otóż jeżeli chodzi o żywotność, no to mamy tutaj 81,900, a tu mamy 84,900. Także no różnica nie jest aż taka ogromna, ale jednak jest, także warto to na to zwrócić uwagę. Przy czym to są akurat najmniej istotne parametry w tym porównaniu. Artyleria. I tu już się zaczynają schody. Główna artyleria to są cztery potrójne wieże z działami kalibru 380 mm. Które. Mają możliwości penetracyjne identyczne, jak działa z Tirpica czy z bismarka. Jeżeli chodzi o sekundarkę, to jest konfiguracja ta sama, która jest również na bismarku i tirpicu. Tu mamy 8 podwójnych 105 i 6 podwójnych 150, a na dergrodze mamy. A, faktycznie mamy to samo. Dobra, czyli tutaj jest tu się nic nie zmienia. Ale moi drodzy, y, główna bateria, rozrzut maksymalny wynosi tutaj nam 273 metry na pomernie a tutaj 263, to nie jest kolosalna różnica. Z tym, że pomern jest chyba okrętem najwyższego tieru z najniższą Sigmą, czyli to jest 9, a ma Sigmę 1,5. Także to jest gdzieś w okolicach tieru 4, 5. Tam pancerniki mają takie wartości. Wszystkie pozostałe, tutaj Dergroze, Tirpitz, Bismarck, one mają 1,8, a Odyn na przykład ma Sigmę 2,0. Także to jest kolosalna różnica w celności i ten Dergroz straszliwie te pociski rozrzuca uzbrojenie torpedowe. Tutaj mamy nie artyleria torpedy, torpedy mamy również te same co na Tirpicu, czyli jedna poczwórna wyrzutnia umiejscowiona centralnie, nie jest osłonięta żadnym pancerzem, więc bardzo często nam ta wyrzutnia będzie padała, ale zawsze to jest jakiś tam e, taka wisienka na torcie, jak dorwiemy kogoś na blisko, ładnie chodzi nam sekundarka i jeszcze możemy pyknąć na odchodne torpedy. To jest fajne, tylko że torpedy są 6-kilometrowe tak zresztą jak na Tirpicu, ale no sytuacyjna broń, ale jednak Obrona przeciwlotnicza oceniona na 78. Zerknijmy sobie na Bismarcka 77, na Dergrozę 83, także Tirpitz jak ma tutaj 71, 1 77, także. No nie jest to pelotka, która zapewnia jakieś, jakieś tam bezpieczeństwo i która odstraszy lotniskowiec od naszego okrętu, zdecydowanie. Manewrowość 32,6 węzła, czyli szybszy od Dergroze, bo tutaj mamy 30, ale promień skrętu za to jest. Taki sam, no bo okrętach czas przedstawienia steru 17,3, a tutaj mamy 17,5. Kamuflaż. No tutaj wartości kamuflażu będą również zbliżone: 15,1 Madergrosz. A tutaj 15.1 też ma pomer. Także tutaj, jeżeli chodzi o kadłub, to jest to to samo. Przy czym naprawdę mam wrażenie, grając bitwy tym okrętem, że pomer jest dużo bardziej chłonny na obrażenia niż Dyrgrodę. Może kwestia tego, jak ja nim gram. Materiały eksploatacyjny. Mamy hydro, mamy wykrywanie torped na 4 km i okrętów na 6, 4 ładunki, naprawkę i RK. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o parametry. Nie będziemy sobie tutaj omawiać wykresu penetracji, bo to jest to samo co na Bismarcku i Tirpitzu, więc jeżeli macie ochotę sobie zerknąć, to możecie sobie to porównać. Ale no, nie jest lepiej niż działa 8 tieru, a tu przypominam, jesteśmy na 9, mamy ich więcej, ale sieją straszliwie i walczymy jeszcze częściej z dziesiątkami, więc ten kaliber może nam często nie wystarczyć. No i teraz obejrzyjmy sobie jeszcze bitwę, podsumujemy okręt i zobaczycie jak się tym okrętem gra w miarę sensownie. Bitwa nie jest mojego autorstwa. Ja powiem wam szczerze, że próbowałem kilkanaście razy zrobić coś fajnego na tym okręcie i kiedy miałem go w testach, to jakoś grało mi się nim lepiej. Fakt, faktem sigma była zmniejszana. Nie pamiętam z jakiej wartości początkowej, czy to było 1,7 czy 1,8, potem na 1,6, a teraz mamy 1,5. Także no to jest tragiczna sigma, jak na ten poziom okrętu. Ja wiem, że to jest okręt do walki na blisko i wtedy te pociski teoretycznie powinny w cel trafiać, ale no. Mimo, byłoby czasem posłać komuś jakąś fajną salwę na dużym dystansie, bo takich salw, jak tutaj widzicie, że wchodzą dwa rykoszyte, albo dwa skruszenia, albo dwie penetracje za 1500, to będzie cała masa, albo za zero nawet penetracje będą wchodziły. Także no, działa są niezwykle kapryśne, i zobaczycie to w tej bitwie również później. Dla niecierpliwych, ja ten okręt postaram się scharakteryzować dosyć szybko, jeżeli chodzi o czas trwania tej powtórki, a potem będę po prostu komentował, także dam wam znać, do kiedy warto słuchać, jeżeli chcecie usłyszeć tylko o okręcie, a później opiszemy sobie to, co się tutaj w tej bitwie zadziało. Przypominam, Sigma 1,5 najniższa z pancerników w okolicach tego tieru. Dział mamy co prawda 12, ale ładują się 29 sekund. Także, no nie jest to jakiś tragiczny wynik, biorąc pod uwagę ilość tych dział. Ale, no, celność, penetracja pozostawia nam naprawdę wiele do życzenia. Są salwy, gdzie, krążą, nawet w tej bitwie będzie taka salwa, gdzie krążownik sobie płynie na 10-11 km, pakujemy mu w burtę, nic nie wchodzi, albo mamy kilka overpenów. Znowu strzelamy sobie w pancernik, to albo się kruszy, albo też przelatuje na wylot. Penetrację też będzie o to trudno, i raz ze względu na wartość tej penetracji suchej, no i dwa na celność dział. Sekondarka. Sekondarka jest taka sama jak na drzewkowej dziewiątce, ale jest tutaj nieco dłuższa. Mamy 11,5 km, także mamy 200 m zapasu. O ile dobrze pamiętam, bo na Dergroze to chyba wynosi 10 nie, przepraszam, 11,3, zaraz sobie sprawdzę. A nie, też 11,5, dobrze, czyli wszystko się zgadza, tu się wiele nie różni. Ja mam zamontowanego tego specjalnego kapitana, który mi jeszcze przyspiesza czas przeładowania artylerii dodatkowej, ale, no, naprawdę, mam dziwne wrażenie, że ten okręt jest bardziej chłonny na damage niż drzewkowy okręt. I dlatego ta sekundarka jest dosyć mocno sytuacyjna. Bo jeżeli zdecydujemy się na podejście do kogoś, no to możemy w czasie tego podchodzenia dostać już srogi łomot i może nam nie starczyć hapsa, żeby zrobić jakieś ładne starcie na blisko. Na daleko będziemy również mieli ogromny problem z tym, żeby jakoś sensownie coś trafić. Także, no, okręt jest sytuacyjny i to nie jest dobrze, bo im bardziej uniwersalny okręt, tym lepiej dla nas, bo w każdej sytuacji będziemy mogli się na nim odnaleźć. A tutaj niestety będziemy mieli także. Jeżeli przeciwnik nam pozwoli się oklepać i da do tego jakieś tam dogodne sytuacje, no to wtedy ten okręt swoje zrobi, no wiadomo, no bo jest uzbrojony w torpedy, ma 12 dział, więc na jakimś tam śmiesznym dystansie w końcu coś trafimy. Ale no do walki takiej na wyniszczenie, gdzie ktoś nam kajtuje, odchodzi, no to ten okręt będzie worem na hapsa i będzie nim ciężko zrobić fajny wynik. Powiem szczerze, że no sam się dziwię, że tak ciężko mi przychodzi jakoś sensownie ten okręt ocenić. Widzicie, tutaj piękna salwa, 4 penetracje, ale 5 overpenów, także no też troszeczkę mogłoby to wyjść lepiej. Sam się dziwię, że ten okręt tak dosyć surowo i nisko będę oceniał, ale powiem Wam szczerze, ja jestem fanem pancerników niemieckich, lubię na pancernikach grę w zwarciu, na takim fajnym małym dystansie, ale okazuje się, że ten okręt się do tego za mocno nie nadaje, no bo yy, ciężko do przeciwnika podejść. Zdział, ciężko coś trafić, no i jest ogólnie problem z tym okrętem. Do tego jeszcze szybko nas klepią, szybko nas palą. No, jeżeli mamy build na sekundarkę, no to. A tu widzę też specjalny kapitan zamontowany. Jeżeli mamy okręt pod sekundarkę, no to bardzo prawdopodobne, że często będziemy dostawali pożary na pokładzie. No i to kolejna rzecz, która nam będzie tutaj utrudniała jakieś fajne, sensowne, ciekawe granie. Gdyby mi ktoś zapytał w tej chwili, czy wybrać pomerna czy Georgie, bez mówię, bierzcie Georgie. Pomer jest, no, to są osiągi, które jest w stanie wykręcić tirpic. Przy czym na tirpicu będziemy częściej walczyć z tirami 7, 6, dziesiątki będziemy mieli rzadziej niż na dziewiątce, więc moim zdaniem na razie wstrzymałbym się od inwestowania w ten okręt. On oczywiście, tak jak już wspomniałem, jeżeli przeciwnik nam pozwoli podejść do siebie blisko i się klepać, no to wtedy trochę nafarmimy tego damage'u, bo ta sekundarka jakoś tam ładnie pracuje. Torpedy, tak jak mówiłem również, wisienka na torcie, możemy komuś na przyłożeniu wsadzić parę torpedek, no i gościa wysyłamy do portu, ale ten okręt nie jest na tyle odporny, żeby w każdej bitwie w miarę blisko do przeciwnika podejść i będziemy się frustrować tym, że chcemy wykorzystać jego potencjał w pełni, po prostu nie mamy do tego możliwości. Dlatego też gdybym miał ten okręt oceniać, to daję mu no takie maksymalnie 4,5. I w tym momencie w zasadzie to będzie wszystko, jeżeli chodzi o charakteryzowanie tego okrętu. Grać należy typowo jak pancernikiem niemieckim, czyli podchodzimy na blisko i próbujemy zrobić jak najwięcej przy wykorzystaniu całego arsenału. No ale tutaj trochę tego jest. Mamy torpedy mamy jako taką sekundarkę. Mamy dużą liczbę dział, ale te działa niestety widać, co robią tutaj z przeciwnikiem. Czyli sieją straszliwie na większym dystansie to będzie naprawdę sztuka cokolwiek sensownie trafić no i to tyle jeżeli chodzi o charakterystykę. Także no nie polecam za bardzo tego okrętu. Z ciężkim sercem to mówię, bo w testach zapowiadał się naprawdę fajnie, celnie strzelał, mocno bił i tutaj jakoś teraz nie wiem, czy po prostu takie bitwy mi losowało, czy o co chodzi. Ale największe jakieś tam największy wpływ na bitwę, jaki miałem grając z tym okrętem, to było wtedy, kiedy założyłem sobie haki i podszedłem do kogoś na blisko. Wtedy paliłem i ja z głównej artylerii i paliła sekundarka Ostrzeliwując przeciwnika, także wtedy ten damage leciał dosyć szybko, no oczywiście również kwestia tego, żeby do przeciwnika podejść, także podsumowując 4,5 na 10, taki no troszeczkę gorzej niż średni biorąc pod uwagę to jak bardzo rozrzuca ten okręt, no ale podejdziemy blisko, więc teoretycznie powinniśmy trafiać, bo do tego jest ten okręt stworzony, żeby podchodzić blisko. I podsumowując, to jest tyle, jeżeli chodzi o samą recenzję. I teraz pozostaje nam obejrzeć do końca bitwę. Spójrzcie sobie tutaj, co się w tym momencie dzieje. Stoi sobie Lion praktycznie burtą do nas, a pociski lecą tak rozrzucone, że wchodzi jeden, drugi. Jeden się skruszył, drugi przeleciał na wylot. Salwa 12 pocisków zrobiła w niemal stojący burtą do nas okręt 1160 damage. A. Także takie sytuacje będą bardzo częste, i to jest największy problem tego okrętu. Oczywiście weźcie jeszcze pod uwagę to, że przyleci lotnia, a pelotka nasza, jakaś tam, mocno fenomenalna nie jest. Coś tam może ze na pewno nas przed atakiem nie obroni. No i przylatują bomby przeciwpancerne, no ale to, to jest problem, akurat każdego niemieckiego pancernika. Kolejna salwa leci i tutaj mamy dwa przebicia na wylot. Kolejna potężna salwa 2300 i dwa rykoszety, także no jest, jest opór. No i jeżeli przeciwnik nie da do siebie podejść, no to naprawdę robiąc takie salwy. Wydaje mi się, że sensownie będzie jednak założyć hajki do tutaj do ładowni, wysłać ludzi, żeby ładowali podpalające pociski, bo nawet jak rzucimy takim kartoflem w salwie, gdzie trafią dwa, trzy pociski, no to jest szansa, że który z tych pocisków przeciwnika podpali, ten w powolutku będzie tam się sypał. Ale naprawdę penetracja jest bardzo kapryśna, celność jeszcze bardziej no i jak przeciwnik nie da się podejść, to nie zrobimy w tej bitwie nic. Fajnym dodatkiem na tym okręcie jest właśnie Hydro, które no zwiększa i to bardzo jego możliwości ofensywne na małych dystansach, bo walcząc z krążownikiem, czy nawet z innym pancernikiem, czy z Dedekiem nawet na blisko, jesteśmy w stanie co nieco wyminąć. I jak ktoś nas próbuje torpedować, no to to hydro zdecydowanie wydłuża naszą żywotność. Sytuację jaką mieliśmy tutaj, że na 6 km wbity w wyspę stoi sobie niszczyciel, moglibyśmy tutaj spokojnie rozklepać. Spójrzcie, to jest salwa, o której mówiłem. Poleciała i 4 przebicia, 4600. Totalna burta na 11 km i gościu sobie płynie dalej, w dupie to manie. Także no, to nie jest okręt, który naprawdę potrafi z każdej bitwy zrobić rzeź i ja bym go zdecydowanie nie polecił. Także gdyby ktoś się zastanawiał, czy wziąć na przykład Pomerna, czy Georgie, czy Tanderera, to tamte dwa okręty polecam w ciemno, tego raczej radziłbym się wystrzegać. No, no da się wycisnąć wynik, widzicie, że na tej bitwie. Gra tutaj fajnie sobie pyka, robi fragi, robi damage, ale no... Takich bitew nie będzie dużo na tym okręcie niestety. Wiadomo, jaka jest obecnie meta. Tutaj mamy bitwę na siódemki, więc jesteśmy top tierem, to też troszeczkę wpływa na jej przebieg. Ale meta jest ogólnie taka teraz w grze, dobrze o tym zapewne wiecie, że każdy siedzi na daleko i plumka sobie haeczki, żeby przeciwnika spalić, nie podchodząc za blisko, żeby samemu swojego cennego HP nie tracić. Także no. Okręt, który musi podejść na blisko, żeby w pełni wykorzystać jego możliwości, jest naprawdę ciężkim wyborem. Ja lubię niemieckie pancerniki, ale no, ten jakoś mnie nie przekonuje. Na pewno nie będę nim grał. Gdybym miał do wyboru coś któryś z niemieckich pancerników, no to nie wiem, czy bym brał akurat ten. Ta Sigma 1.5, która nam rozrzuca pociski w takich ogromnych odstępach, że pancernik się mieści między nimi, no to nie zachęca powiem Wam szczerze, także. Zostają nam tu ostatnie minuty tej bitwy. No i widzicie tutaj, że zniszczona jest wyrzutnia torpedowa, gracz się tutaj obraca, pięknie, żeby storpedować, włącza torpedy i ząk nie ma. Bo w najmniej odpowiednim momencie te torpedy potrafią sobie paść, bo tak jak wspomniałem na początku, nie są usłonięte pancerzem, także to jest kolosalny minus tych torped. W najmniej oczekiwanym momencie, wtedy kiedy będziemy chcieli ich użyć, przylatuje jakaś z dupy salwa i nam je niszczy, także Jesteśmy wtedy bezbronni. No i wydaje mi się, że yy, fajnie się tych torped używa, ale, no, właśnie trzeba do przeciwnika podejść, po raz kolejny to podkreślam, i trzeba jeszcze mieć te torpedy yy, sprawne. A o to też jest ciężko, mimo że w tym bildzie, który Wam pokazałem jest zapobiegawcze utrzymanie i jest yy, przeżywalność uzbrojenia głównego. A tutaj i wieże, i torpedy będą padały bardzo często. No i tutaj mamy. Ostatnie salwy w tej bitwie. Tutaj mamy stojącego Lexingtona. Będzie można sobie za darmo sfragować 175 tysięcy. Także, jak na ten okręt, bardzo ładny wynik, moim zdaniem. Piękna salwa, 40 tysięcy. Szkoda tylko byłoby, gdyby ktoś dobił tego Lexingtona. Także, mam nadzieję, że tutaj się uda jeszcze. No i to będzie w tym materiale wszystko. Także, no, okrętu nie polecam. No, nie jest jakiś tragiczny, ale no, są lepsze jednostki na tym tierze i za również. Także, no. Zdecydowanie polecam Wam Georgie Tandarera tutaj 4,5 na 10 z tej strony. Maget do usłyszenia. Cześć i na razie.